Mamy zachód. Tam, gdzie ja mieszkałam, przez 5 miesięcy pracowałam w Bogocie, w stolicy kraju, to jest właściwie ta centralna część Kolumbii. Natomiast takie inne ciekawe miejsca, właściwie takie najważniejsze na mapie Kolumbii, to jest drugie co do wielkości miasto w Kolumbii, to jest Medellin. Tutaj trzecie co do wielkości, jest trochę słabo widoczne, ale to jest Barranquilla. Stamtąd jest Shakira na przykład. Jakby się ktoś z was z Kolumbii pytał, z czego, jakie znane postacie znacie, to nie mówcie Escobar, tylko lepiej Shakira. No i takie trzecie, tutaj jest słowo widoczne, to jest Cali. Jeżeli chodzi o Cali, no to wciąż jest jakby uznawane za najbardziej niebezpieczne miasto w Kolumbii. Cały czas to się nie zmienia tutaj. To, co jeszcze na tej mapie chciałam wam pokazać, no to od razu rzuca się to, że Bogota leży na wysokości mniej więcej 2500 metrów nad poziomem morza w Andach. Wpływa to oczywiście na temperaturę, na pogodę. Wcale nie jest tak, jak mówili, że będzie słonecznie, tropikalnie i wesoło. Pogoda w Kolumbii wcale taka nie jest, jest dosyć wiecznie, deszczowo. Ja w listopadzie trafiłam na porę deszczową, więc właściwie codziennie ściana deszczu mnie spotykała. Już przechodzę dalej, mam nadzieję, że mi się to uda. To nie jest mój komputer, więc przepraszam za usterki techniczne, ale mam nadzieję, że damy radę. Okej, jest. Bogota. Bogota właściwie dzieli się na taką część północną, bogata północ i biedne południe. Leży u stóp góry Monserrate. Monserrate osiąga około mniej więcej 3000 metrów nad poziomem morza. Można tam wjechać kolejką. Od razu tak właściwie powiem, co robiłam w sumie w tej Kolumbii. Pracowałam w szkole, uczyłam angielskiego. To nie był wolontariat, tylko taki jakby projekt między... Zielona herbata. Albo Earl Grey. Albo Earl Grey. Nie. Dobra, to ja jadę dalej. Uczyłam angielskiego, to był taki większy projekt międzynarodowy i właściwie ten projekt nadal trwa, więc jakby ktoś był zainteresowany, chciałby, to ja potem mogę powiedzieć, jak się tam można dostać. W tym projekcie brało akurat ponad 200 osób z całego świata. Uczyliśmy angielskiego, każdy był w innej szkole. Zazwyczaj to była ta część południowa Bogoty, czyli ta troszeczkę właściwie biedniejsze dzielnice. To są już właściwie, tam gdzie ja pracowałam, to są już właściwie obrzeża Bogoty, to już jest końcówka. To nie są jeszcze slumsy. Niektórzy rzeczywiście trafili do takich szkół, ale to zazwyczaj chłopaków tam wysyłali, nie nas. To są już, no tak jak widzicie, tak wyglądało właściwie codziennie moja droga do pracy. To już jest, jakby tak głębiej wejść w te wszystkie osiedla, to tak tam właśnie wygląda. Oni bardzo starają się, żeby to wszystko jakoś tak, żeby zachować jednak jakiś porządek, trochę koloru, żeby to nie wyglądało jakoś tak smutno. Tak jak widzicie, te domy są dosyć małe i bardzo często w tych takich małych domkach mieszkają rodziny wielodzietnie, nawet około 10 osób w takim jednym domku. No i tutaj już szkoła.
Pokazuję to zdjęcie, bo chciałabym wam powiedzieć, że w Kolumbia chyba jest jednym takim w czołówce krajów, w których jest największa ilość świąt i wolnych dni. Jest tam taka ustawa Emilianiego, to znaczy jeżeli w ciągu tygodnia jest jakieś święto, na przykład czwartek, piątek, to jest przesuwane na poniedziałek. Czyli mamy sobotę, niedzielę, poniedziałek wolny i to się zdarza tak co dwa tygodnie mniej więcej. Potem idziemy do pracy, natomiast w piątek, tak co dwa tygodnie, zazwyczaj już jest jakiś dzień literatury, dzień szkoły, dzień czegoś tam. No i dzieciaki nie mają lekcji, mają zazwyczaj jakieś pokazy, właśnie jakieś tańce, jakieś przebieranki. Więc właściwie tak naprawdę pracujemy tylko w tą wtorek, środa, czwartek. No i jedną z takich większych świąt, bo w ogóle jeżeli jest jakaś okazja do imprezy, no to oni bardzo lubią się bawić, bardzo z tego korzystają i tutaj między innymi akurat Halloween. Właściwie ta tradycja jest bardzo ściągnięta z Meksyku, ze Stanów, bardzo podobnie chodzą na groby, zostawiają tam jakieś jedzenie, tańczą, śpiewają. O, to jest nie tak źle, to jest akurat klasa. A to zdjęcie wam pokazuję, zastanawiałam się pokazać, bo to akurat pokazuje takie inne spostrzeżenie na inny pogląd na historię. To znaczy dzieci akurat miały dzień literatury, czytały książki, pamiętniki Anny Frank i miały przygotować jakieś takie takie jakby większe formy, które by przedstawiały, obrazowałyby trochę tą książkę. No i dla nich ta historia jest troszeczkę jakby odległa, inna. Oni troszeczkę w inny sposób to postrzegają. No i dlatego tutaj, nie wiem, czy to jest wyraźne, ale ten Hitler w tej ramce brokatowej. I rzeczywiście takich elementów było tam wiele, czyli jakaś pole bitwy, wojna i różowe samolociki i tego typu sprawy, więc no, tutaj ten taki dysonans mi się bardzo rzucił, jak zresztą kilka innych. I tutaj już Bogota, to jest akurat widok z tej góry Monserrate. Bogota ma około oficjalnie 7 milionów mieszkańców, natomiast nieoficjalnie mówi się już o 9. Dlatego, ponieważ większa część mieszkańców, większa część Bogoty, to jednak są takie dzielnice biedy i to się w bardzo szybki sposób rozrasta. Oni za bardzo nie mają jak prowadzić tam statystyk. Ten poziom, liczba urodzin jest bardzo duża, liczba śmiertelności jest również bardzo duża wśród dzieci. Dlatego prowadzenie tych statystyk jest dosyć skomplikowane, a na samych obrzeżach Bogoty to się wszystko bardzo, bardzo mocno rozwija. Bardzo szybko są budowane te domy. Na przykład tam jest wprowadzony taki system, że ulice są numerowane, czyli mamy te prostopadłe i równoległe ulice. One mają swoje numerki. Natomiast jeżeli wpisze się do Google Maps jakąś taką odleglejszą dzielnicę, odleglejszy adres, no to on wariuje, on nie potrafi tego znaleźć, ponieważ tam bardzo często te ulice mają poprzekreślane numery. Nie chodzi mi o numery domów, tylko w ogóle jest ulica pierwsza, druga, trzecia. One mają poprzekreślane swoje numery, mają pozmieniane numery po kilkanaście razy, więc trochę taki administracyjny bałagan jednak ciągle tam jest. No i teraz jesteśmy już w centrum Bogoty, to jest tak jakby główne miejsce, główny plac Simon Bolivar. I moja pierwsza lama w Ameryce Południowej, wreszcie na samym centrum Bogoty, w głównym placu. I właściwie taka z najładniejszych części, najbardziej turystycznych Kolumbii, czyli Candelaria. Ona jest na liście UNESCO, to są budynki z czasu kolonialnego, one mają, są datowane tak na XVII-XVIII wiek. No i główne właściwie centrum turystyczne tak naprawdę. Tam są wszystkie muzea, tam jest uniwersytet.
Tutaj powyżej można zobaczyć, tutaj, to jest szczyt góry Monserrate, na który można wjechać kolejką. Dawniej tam była kiedyś pustelnia, ale teraz już ją zastąpili kościołem. No i flaga Kolumbii. Główny plac, na którym kwitnie handel, bo w Kolumbii jest jakby dozwolony handel uliczny, czyli nie trzeba tam załatwiać sobie jakichś pozwoleń. To jest bardzo popularne, w bardzo dużej ilości właściwie wszystko można tam kupić na ulicy. Właściwie w weekend taka główna ulica Septimana, siódma, jest zamknięta dla ruchu drogowego i tam wtedy wszyscy w weekend przychodzą, jest bardzo duży tłok. W ogóle w Bogocie jest bardzo duży tłok, bardzo duży korek. Naprawdę tą bardzo dużą liczbę ludzi, to wszystko widać na ulicach. A tutaj jest coś, co mnie bardzo... bardzo mi się spodobało. To są wyścigi świnek morskich. Oni tam naprawdę bardzo różne mają sposoby, żeby w jakiś sposób zarobić, żeby w jakiś sposób te pieniądze zdobyć. I tutaj akurat to jest jakby taki troszeczkę hazard, bo można sobie wybrać, tutaj są takie jakby kuwetki z numerkami. Wybiera się tak, jak kto uważa, do której kuwetki świnka morska biegnie jako pierwszej. Obstawia się pieniądze, tam się kładzie na samym szczycie, obstawia się. Są właśnie te świnki. Nie wiem, jak on to robił, że one mu się nie rozbiegały w ogóle po tym całym placu, ale no jakoś tam je trzymał w tych ryzach. I tutaj widać... Jedna świnka właśnie wbiega do tej kuwetki i wtedy ta osoba, która postawiła na to, to zabiera całą sumę. Oczywiście procent pewien idzie tutaj dla organizatora. No i ta ulica jest przez weekend właściwie bardzo żywa. Co kilkanaście metrów różne zespoły grają. Śpiewają. Tam jest też bardzo wiele zespołów, które w ogóle podróżują po całej Ameryce Południowej. Bardzo wiele jest z Argentyny i dojeżdżają akurat do Bogoty. Akurat tam się na jakiś czas zatrzymują i też dają swoje koncerty. Więc jest bardzo głośno. Naprawdę taki trochę jazgot tam wszędzie słychać. No i ten handel uliczny. Tutaj akurat owocami, albo mięsem, surowym mięsem, właściwie wszystko, co by się chciało, to tam będzie. Drugi taki element, który mnie też zachwycił. Oni bardzo lubią psy, bardzo lubią. Tam jest bardzo dużo takich bezpańskich psów, jak czasami to się zdarza w takich krajach biedniejszych. Natomiast one w ogóle nie są agresywne, są bardzo łagodne. Natomiast te, które są, już mają swoich właścicieli, zazwyczaj są w jakiś sposób przebrane. Na przykład tak. Są specjalne sklepy, w których znajdują się właśnie takie ubranka, przebranka dla piesków. Oni tak, to jest jakby ten taki trochę tradycyjny ten strój, ale to jest akurat przypadek, bo byłam na festiwalu, który się odbywał w takiej mniejszej miejscowości i tak normalnie na co dzień tego nie widać jednak. Słabe zdjęcie, ale tam u nas jakby... Street art, czyli ta sztuka uliczna, murale, to jest zabronione. Natomiast w Bogocie, w Kolumbii to jest legalne, czyli można po prostu wziąć spray, wziąć farby, zacząć coś malować na murach. To jest bardzo popularne i właściwie to jest jakbyś taki trochę sposób na ożywienie trochę tego miasta, bo jednak Bogota, poza tą kandelarią bardzo ładną, którą wam pokazałam, no jest... No nie jest za
za piękna po prostu. Te budynki trochę czasami momentami straszą w niektórych miejscach, ale przez to, że naprawdę te murale niektóre są naprawdę bardzo dobre, chociażby ten, tutaj nie wiem, czy jest dobrze widoczny, naprawdę są świetne i na wysokim poziomie, to bardzo mocno tutaj trochę poprawiają wygląd tego miasta. No a tutaj już z góry właśnie, właściwie centrum. O, i to jest bardzo ciekawy element Bogoty. W ogóle jeżeli ktoś kiedyś będzie w Bogocie, to trzeba się przejechać Transmilenio. Ja w ogóle jak tam przyjechałam na samym początku, to powiedzieli mi, że tam jest metro. To jest właśnie to metro. Znaczy tutaj tego nie widać, bo ta droga akurat wygląda dobrze, ale tam są ogromne dziury w ulicach. Są naprawdę wielkie. Transmilenio porusza się po swoich wyznaczonych pasach, dlatego może tak, może się komuś wydaje, że ono jest metrem. Po prostu tam samochody nie mogą wjeżdżać na ten wyznaczony pas. No i Transmilenio w dosyć szybkim tempie pędzi po tych dziurach, dlatego jedziemy jak na traktorze mniej więcej. Dodatkowo tam się naprawdę niesamowite rzeczy dzieją w środku. Po pierwsze jest strasznie zatłoczone, to jest główny środek transportu tak naprawdę, bo jeżeli się jednak wybierze samochód, a jest to taki przywilej osób bogatszych, bo oni rzeczywiście, jeżeli ktoś, jest bardzo duży dysonans pomiędzy tą częścią biedną a bogatszą, jeżeli ktoś już rzeczywiście jest trochę bogatszy, to on nie będzie jeździł Transmilenio, on wsiądzie w ten samochód, wsiądzie w taksówkę, będzie stał 2 godziny w korku, zamiast godziny w Transmilenio, ale nie pojedzie Transmilenio. Tam jest bardzo duży tłok, tak jak właśnie mówiłam, i tam dochodzi do takich scen dantejskich, czyli w momencie, kiedy drzwi się otwierają, to ta ściana osób wysiadających napiera na ścianę osób wsiadających. Tam nie ma czegoś takiego, że najpierw wysiadamy, potem wsiadamy, tylko jedni na drugich się ładują. Wszyscy się przeciskają, nieraz właściwie ktoś w ogóle nie wysiada, mi się to kilka razy zdarzyło, w ogóle nie wysiadłam, więc to jest walka o to miejsce, o przetrwanie. Natomiast mimo tego, że tam jest taki tłok, to na przykład zdarza się, że wsiadają grajkowie do Transmilenio. Z tym, że oni wsiadają w ten tłok z takim wielkim głośnikiem, nie z małym radiowcem, tylko wielkim głośnikiem, wciskają ten głośnik, podłączają mikrofon do tego głośnika, puszczają sobie jakiś podkład i zaczynają śpiewać. Zazwyczaj to jest taki trochę rap. A w ogóle jeszcze na samym początku, jak wsiadają do tego autobusu, to się witają z całym autobusem, czyli to Buenos Dias, i cały autobus odpowiada faktycznie, więc jest kultura. Po koncercie on po prostu się w tym tłumie przeciska i zbiera pieniądze. Natomiast jeżeli ktoś nie potrafi grać, śpiewać i tak dalej, to na przykład kombinuje w inny sposób. Na przykład wsiadają ludzie z taką paczką cukierków, albo z paczką ołówków i rozdają po jednym cukierku każdemu, po jednym ołówku, a potem opowiadają o tym cukierku, czyli jaki on ma smak, jakie tam jest nadzienie i tak dalej, to się trochę ciągnie. No i potem, jeżeli ktoś chce, no to oni podchodzą, zbierają cukierki albo pieniądze, w zależności kto tam co wybierze. No więc tam rzeczywiście różne rzeczy można zobaczyć w Transmilenio. Polecam niezapomniane chwile w tym środku transportu. Ja spędzałam tam 2 godziny dziennie, godzinę w jedną stronę do szkoły i godzinę z powrotem. No i ten handel uliczny. Aha, i tutaj tak powoli chciałam przejść do kuchni kolumbijskiej. To, co jedzie ten pan, może to nie jest zbyt dobrze widoczne, ale to są owoce guanabana. One po przekrojeniu są takie białe w środku, trochę takiej konsystencji bananowej mają. W tym akwarium, co on wiezie na tej taczce, są soki, bardzo popularne w Kolumbii. No i on z taką chochlą z tego akwarium nalewa komuś tam do kubeczków te soki. Tak mniej więcej to wygląda.
Kolumbia w ogóle słynie z owoców. Tam są też takie owoce, które na przykład nie występują w krajach sąsiadujących. A to jest na przykład borojo. Borojo to jest taka kulka, taka dosyć twarda, ją trzeba rozbić i w środku potem się zjada takie gluty. Bez pestek, nie można tego pogryźć, bo tam jest to jest taka troszeczkę jakby kwaskowata substancja, więc tego się nie rozgryza, to się połyka. To jest lulo. Dosyć taki kwaskowaty owoc. W Kolumbii bardzo popularne są jugos naturales, czyli takie owoce, przepraszam, soki naturalne z bardzo dużą ilością cukru, żeby nie było za zdrowo. W ogóle kuchnia kolumbijska jest bardzo przesłodzona. Tam, jeżeli kupujemy mleko takie w kartoniku, to ono jest słodzone. Chleb jest słodzony. Kupujemy takie soki, są słodzone. Bardzo dużo słodyczy. Jeżeli na przykład kupujemy sobie taką kawę tinto, taką bardzo popularną na ulicy, którą sprzedają bardzo mocno, malutką kawę, to ona też tam właściwie większość to jest dodatek cukru, więc bardzo na słodko i bardzo na tłusto też. No i właśnie te soki. A to jest akurat też akurat marmolada, ale z jednego z takich owoców, guajaba. I coś, co się właściwie chyba w całej Ameryce Południowej pojawia, tamal, tylko w różny sposób jest troszeczkę inaczej przyrządzane. To wewnątrz to jest taka masa ryżowo-kaszowo-ziemniaczana, zawinięta w liście i gotowana. Słodycze, czyli to, co jest, oni bardzo lubią arequipa, to jest to taka krówka, taki karmel sprzedawany w takich właśnie pudełeczkach lub taki napój jeszcze, bo tutaj jest akurat kokosowa panela, ale panela to jest taki napój, czyli taki cukier trzcinowy rozpuszczony w gorącej wodzie. I to jest coś jakby takie zastępstwo trochę jakby herbaty dla nich. Empanadas, takie pierożki z różnym nadzieniem, to też chyba w całej Ameryce Południowej jest bardzo znane. Często z nadzieniem serowym, a propos sera, sery generalnie tam nie są zbyt dobre, są takie trochę mdliste. Natomiast oni bardzo lubią dodawać ser do kakao, do takiej czekolady gorącej, dodają żółty ser, żeby to się tak ciągnęło i no, dziwne połączenie smaków, ale to rzeczywiście tam się dosyć często pojawia. I to na przykład nie są chrupki chipsy o smaku bekonu, tylko to jest coś, co jest bardzo popularne, pojawia się często jako taka zagryzka na zabawach, na imprezach i to jest po prostu taka świńska skóra prażona. To jest naprawdę bardzo popularne. Tak, jeszcze były niskotłuszczowe, tak. Chicha. Tak, to co ja piję to nie zupa, tylko chicha. Alkohol, to jest, jak to się robi, ziarna kukurydzy są, znaczy oryginalnie to powinno się tak dawno, dawno temu tak to się robiło, że ziarna kukurydzy są rozgryzane i wypluwane i one w tej ślinie fermentują i z tego się stworzy taki alkohol. No mam nadzieję, że to nie było tak tradycyjnie tutaj przyrządzane. Są inne metody, ale w smaku to już zależy, to jakie, jest dosyć takie kwaskowate. Jest kwaskowate, nie jest to dosyć mocny alkohol, ma taką konsystencję rzeczywiście takiej trochę zupy.
No i to, co jest właściwie taką siłą Kolumbii, czyli kawa właśnie. Kawa, oni są teraz w sumie walczą o drugie miejsce takich producentów kawy na świecie. Są aktualnie na trzecim. No i to są właśnie te ziarenka do zbioru kawowe. Jeżeli gdzieś ktoś może będzie w Ameryce Południowej, to polecam kawę Juan Valdez. To jest rzeczywiście taka najlepsza kolumbijska kawa. I rzeczywiście farmerzy kolumbijscy oddają takie swoje najlepsze ziarenka do Juan Valdez. No i właściwie oni stworzyli taką swoją sieciówkę. Ona jest nie tylko w Kolumbii. Gdzieś też w Europie chyba też się pojawia. W Stanach jest, gdzieś w Azji. Taki trochę Starbucks, ale oczywiście na wyższym poziomie. No i właśnie ten symbol, ten pan z osiołkiem. Jeżeli chodzi o kawę, to ona jest kilka takich regionów kawowych w Kolumbii. To się nazywa Zona de Cafetera. Między innymi najbliżej to jest na południe od Bogoty, taki rejon Ibagué, Armenia. To są takie właśnie najlepsze rejony kawowe. Tam jest też taki park naturalny, w którym można zobaczyć, jak ten proces kawy, tworzenia kawy, wybierania tych ziarenek, jak to wszystko wygląda. Natomiast ja akurat byłam w trochę innej części tego rejonu kawowego, bo taka zaprzyjaźniona rodzina zaprosiła mnie na swoją farmę kawową, taką dosyć starą farmę kawową. Już tam właściwie nie funkcjonowała. Ale mniej więcej będzie można zobaczyć, jak to wygląda i zobaczyć, jak właściwie już wygląda taka Kolumbia, rzeczywiście taka zielona, górzysta, już po wyjeździe z Bogoty, a w ogóle wyjazd z Bogoty, w ogóle podróżowanie po Kolumbii nie jest dosyć łatwe, ponieważ w ogóle żeby wyjechać z Bogoty, to zawsze jest tak mniej więcej 2-3 godziny stania w korku, a potem z powrotem 2-3 godziny, żeby wjechać do miasta, więc tutaj zawsze trzeba sobie dodać trochę kilka godzin. Tak, no i bardzo często rdzenna ludność, ale właściwie to już aktualnie jest tylko 1% takich Indian mieszkających rzeczywiście w Kolumbii. No, takie pozostałości, to na przykład to, co tutaj właśnie chyba widać dobrze, jakieś takie rysunki na skałach, ponieważ gdzieś tam właśnie w pobliżu znajdował się stary cmentarz indiański. I po prostu te takie rysunki rzeczywiście można gdzieś znaleźć na skałach. Jak tu akurat mieszkańcy w pobliżu tego miasteczka mniej więcej wiedzieli, gdzie tego szukać, ale to też no nie jest jakby gdzieś nigdzie zaznaczone. Jakby po prostu turystyka jakby w to nie weszła, tak? Jeszcze to jest po prostu tam sobie jest, nie jest oznaczone żadnym punktem na mapie, takie miejsce, gdzie faktycznie można takie stare rysunki znaleźć. No i zawsze z kawą w parze idzie plantacja bananów. No i jeszcze. Te psy zawsze wszędzie gdzieś tam się wylegują. A tutaj już trochę inny rejon się zaczyna. Jeszcze w sumie zanim przejdę, to chciałam trochę powiedzieć o kobietach w Kolumbii. Albo właściwie o tym, że rzeczywiście tam jest bardzo duży kult ciała. To jest. Oni tak jakby bez skrupułów otwarcie mówią, że pracę dostaje ta najładniejsza osoba. Niekoniecznie tutaj chodzi o kwalifikacje. Dlatego CV zawsze się wysyła z całym pełnym zdjęciem. I tak jak w Wenezueli, bo to jest w sumie ta sama kultura ciała,
Bardzo popularne są operacje plastyczne, to na każdym rogu gdzieś tam można sobie tanio, na szybko coś tam poprawić. Czy ktoś czeka na zieloną herbatę? Tak. Czy ktoś nie dostał zielonej z pigwą? A to ja! Dziękuję, przepraszam. Co ja chciałam? Aha, tak. Ona kultura ciała. Tak, ma sekretę. Tak, właśnie popularne, tak jak w Stanach, chyba bodajże w Stanach, jest takie najważniejsze urodziny są 15 urodziny i rzeczywiście, faktycznie, oczywiście w tych bogatszych rodzinach jest coś takiego, że ta 15-latka na urodziny dostaje operację plastyczną. Ale to jest. Ale to jest dlatego, ponieważ jest to jakby inwestycja całej rodziny w tą dziewczynę, bo jeżeli tej dziewczynie się uda, no to ona potem będzie dalej utrzymywała całą rodzinę. Bardzo popularne są, tak jak same w Wenezueli, również te wybory miss. One są wszędzie, w każdej dzielnicy, na każdym festynie ziemniaka, kukurydzy, w więzieniach, w szkole. Wszędzie odbywają się te wybory miss i one jakby dają szansę, że jeżeli faktycznie tam ktoś wypatrzy te dziewczyny, a bardzo często to jest tak, że może je wypatrzyć jakiś mafiozo albo gangster, to wtedy ona może zostać przez niego porwana, no i będzie musiała z nim wziąć ślub, ale przez to jest jakby ustawiona już, powiedzmy, do końca życia tak naprawdę. No, ale w ogóle jeżeli chodzi o, bo tam jeszcze wcześniej wspominałam, że te rodziny takie wielodzietne, właśnie tam tych dzieci, na przykład może być tak, że zazwyczaj są rodziny, które mają nawet po 10 dzieci, to jest dosyć takie w tych dzielnicach biedy dosyć popularne, natomiast to jest bardzo ważna ta rodzina. Bardzo się często zdarza, że bardzo młode dziewczyny już zachodzą w ciążę. U mnie w szkole kilka takich 16-latek już miało kilka dzieci, kilkoro dzieci już na wychowaniu. Natomiast i najlepiej tak naprawdę już zajść w ciążę, mieć dzieci przed 20 rokiem życia. No więc dlatego ja już trochę byłam podejrzana na samym początku, bo pierwsze pytanie dzieci to było: ile masz lat? No wtedy 27 miałam. Czy mam dzieci? No nie mam. Czy mam męża? No nie mam. No to coś już jest nie tak w takim razie. Ale na przykład z kolei, tak bez zażenowania, miałam taką rozmowę. Pytałam się nauczycielki angielskiego, która przyszła z takim 3-miesięcznym dzieckiem do szkoły, ile ona ma dzieci? No i mówię, że to jest jej 5. dziecko. No więc ja się jej zapytałam, a mówię, no to fajnie, no to tyle dzieci w domu, to tak, taka rodzina wielka, no to bardzo wesoło. No mówię, no tak, wesoło, tylko tak trochę ciężko wszystkich zebrać razem, bo każde dziecko ma innego ojca, no to tak trochę problem jest. Ale ona to mówiła tak bez problemu, to nie był jakiś dla niej problem. W ogóle w Kolumbii się mówi, są takie statystyki, że prawdopodobnie 50% mężczyzn ma kochanki. I to nie jest w jakiś sposób tam potępiane, to tak po prostu jest. No, natomiast ta kobieta, którą tutaj widzicie, to już jest, ona jest, to zdjęcie było zrobione w rejonie Morza Karaibskiego. To jest Cartagena, ta kobieta ma taki tradycyjny, w sumie w takich tradycyjnych kolorach, strój karaibski. No i rzeczywiście, jeżeli w Bogocie większość osób, które tam mieszkają, to metysi, to na wybrzeżach zazwyczaj jest to ludność czarnoskóra. I te kobiety akurat zazwyczaj sprzedają arbuzy. Jeżeli chodzi o Cartagenę, to mówi się, że to jest najładniejsze miasto w Ameryce Południowej. Jeżeli chodzi o te zabytki, o tą architekturę kolonialną,
to, co wyróżnia Kartagenę, to, że jest ona otoczona fortyfikacją, takim murem obronnym i to właściwie miało ją bronić przed najazdami piratów. I znowu tutaj jest trochę inna całkowicie starówka, taka Kandelaria, też XVII-XVIII wiek i też na liście UNESCO. Natomiast klimat tam już jest całkiem inny, około 30 stopni, więc to miasto zaczyna żyć zazwyczaj w nocy. To, co tutaj widzicie, to są akurat takie tańce tradycyjne, to jest kumba, taki najbardziej tradycyjny kolumbijski taniec. Jest jeszcze oczywiście salsa, bachata. Natomiast te dziewczyny też mają tutaj takie właśnie tradycyjne falbaniaste sukienki. To też jest taki tradycyjny kartagiński strój. W ogóle taniec tam jest bardzo też ważnym elementem. Tam dzieci bardzo szybko zaczynają się uczyć na ulicy tego tańca. To jest taka jakby ich tradycja i oni byli bardzo zdziwieni na przykład tym, że my na przykład nie tańczymy jakichś takich tradycyjnych, nie mamy jakiegoś takiego tradycyjnego tańca, który wszędzie zawsze tańczymy, nie słuchamy takiej muzyki tradycyjnej, folklorystycznej, bo u nich to rzeczywiście cały czas funkcjonuje. I oni naprawdę mają bardzo duże poczucie rytmu. Ja miałam taką okazję być na studniówce w Bogocie. Na studniówkę zostałam zaproszona przez uczniów z mojej szkoły. Nie wiem, jak wasze studniówki wyglądały, ale no, u mnie było tak zawsze tak trochę sztywno na samym początku. Nikt nie tańczył, wszyscy się na siebie patrzyli. Natomiast tam, jak tylko zaczęła się muzyka, to oni tak jakby już stali w blokach startowych. Oni od razu zaczęli, wszyscy pobiegli na parkiet, mimo że było jasno, tam alkoholu nie było na tej studniówce. Oni od razu zaczynali tańczyć, dziewczyny zrzucały szpilki i naprawdę takie pozy tam łapali, naprawdę to było profesjonalne bardzo. I też te tańce są zawsze bardzo takie zmysłowe, erotyczne, oni bardzo się do siebie jakby zbliżają tańcząc tą kumbę albo salsę albo bachatę. I bardzo często też tam nauczyciele tańczyli z uczennicami i naprawdę myślę, że u nas w Polsce od razu by zwolnili ich ze szkół, gdyby to ktoś w Polsce zobaczył, ale tam to było całkowicie naturalne, to był po prostu taki ich element, po prostu takiej tradycji. No i jeszcze troszeczkę Kartagena. Kartagenę opisywał Marquez w Miłość w czasach zarazy. Jeżeli ktoś czytał, to właśnie Kartagena tam się pojawiała. I jadąc kawałek dalej, a jeszcze może właśnie powiem jeszcze w sumie jak się tam podróżuje po Kolumbii. Pociągów, takich linii no właściwie nie ma praktycznie. Zostaje tylko autokar. Autokary są w zaskakująco dobrym stanie, są naprawdę takie wygodne. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że w autokarze trzeba się dosyć ciepło ubrać, bo klimatyzacja nie wiem dlaczego zawsze jest naprawdę tak rozkręcona, że jest bardzo zimno. I nawet jeżeli jedziemy tym autokarem w nocy, to jest taka zasada, że jeżeli kierowca nie śpi, to nikt nie śpi. To znaczy on rozkręca muzykę maksymalnie jak się tylko da i zazwyczaj jeżeli są to jakieś takie kolumbijskie rytmy, to jest dobrze, ale jeżeli on akurat lubi słuchać takich techno albo czegoś takiego, no to już robi się ciężko. A na przykład tutaj odległości są naprawdę bardzo duże. Jeżeli na przykład chcielibyśmy z Bogoty przejechać do Kartageny autokarem, to mimo że to jest 1000 km mniej więcej, to ponieważ to są Andy, ponieważ stoimy
stoimy w korku, albo się zepsuje autokar, to mniej więcej to wszystko trwa 24 godziny, żeby dojechać z Bogoty do Kartacheny. I tak samo też do innych miast, w ogóle wyjazd z Bogoty, no tak jak mówiłam, 2-3 godziny. Dlatego trochę lepszym środkiem transportu tutaj są jednak tanie linie lotnicze kolumbijskie. Leciałam i da się, i jest trochę jak taki nasz Ryanair. W ogóle linie lotnicze tam są dosyć dobrze rozwinięte, bo na przykład Avianca jest kolumbijską linią lotniczą, taką dosyć znaną. A między innymi dlatego właśnie, że te odległości są bardzo duże, że to są takie dosyć duże utrudnienia tak naprawdę, żeby się przedostać z jednego dużego miasta do dużego. Więc ten transport lotniczy się dosyć dobrze rozwinął. No i dlatego, że to było jeszcze kilkanaście lat temu dosyć niebezpieczne tak naprawdę jechać drogą. Rzeczywiście te autobusy no, były napadane, były porywane, więc najbezpieczniej tym samolotem tak naprawdę było się przedostać. Ale teraz nic się takiego nie dzieje. Można też jechać autokarem, jak ktoś by chciał, te 24 godziny. Z muzyką techno. Z muzyką techno i pełną klimatyzacją. I tutaj już to jest ta ganga, taka ciekawa miejscowość, taka wiosna, to była taka wioseczka rybacka niedaleko Santa Marty na Wybrzeżu Karaibskim. Natomiast jakiś czas temu stała się bardzo popularna wśród takich backpackerów właściwie. Oni tam przyjeżdżają, siedzą i w sumie nic tam konkretnego nie robią, ale ona się po prostu stała taka dzięki nim taka bardzo popularna i polecam, żeby tam pojechać. Jest naprawdę bardzo fajny klimat. To jest główna ulica. A to jest już widok z oddali, tutaj nad zatoką jest ta ganga. No i te Jugos Naturales. Kawałek dalej od Tagangi jest taki chyba najbardziej znany park narodowy w Kolumbii, to jest Tayrona Park. To jest troszeczkę dżungli przy wybrzeżu. Żeby się tutaj dostać na te wybrzeża, trzeba przejść tak z półtorej godzinki przez taki szlak wiodący przez dżunglę. Generalnie w ogóle jeżeli się jedzie do Kolumbii, no to nie ma żadnych wymagań, jeżeli chodzi o szczepienia, tam nikt tego nie będzie sprawdzał. Natomiast jeżeli już by się chciało jechać do dżungli, no to są zalecane szczepienia na żółtą febrę. Właściwie są tam dwa sposoby, żeby sobie przenocować w tym parku. Albo hamak, albo namiot. Te namioty właściwie one już tam stoją na miejscu, więc nie trzeba niczego ze sobą nosić. No i akurat kraby, zakupujące się w ziemi, na plaży, jest ich tam dosyć sporo i na początku przed wyjazdem tam oglądałam jakąś relację, że rzeczywiście tam są dosyć duże pająki jadowite i na samym początku jak zobaczyłam te kraby wychodzące z tego piasku, z tej ziemi, to byłam pewna, że są te wielkie pająki jadowite, więc trochę na początku był stres. To jest stonoga.
stonok, tak. A ma faktycznie stonok? Nie wiem, nie liczyłam, ale lepiej tego nie sprawdzać i nie dotykać, bo ona jakieś substancje wydziela. Ten pancerzyk, faktycznie jakieś takie coś tam podrażniającego palce wydziela i jest ich naprawdę bardzo dużo, jeżeli się idzie przez tą taką, przez las, one bardzo często zwisają sobie z gałęzi. Czasami trzeba się rzeczywiście trochę rozglądać, czy coś nam zaraz na głowę nie zlatuje. To może tutaj nie jest zbyt dobrze widoczne, ale to jest taka autostrada mrówek. One niosą listki. To są te czerwone, dosyć mocno jadowite, ugryzienie ich dosyć mocno boli. A to jest igłana. W ogóle jeżeli chodzi jeszcze o zwierzęta w tym parku, ja akurat to co tutaj jest, to rzeczywiście widziałam. Są jeszcze małpy, na pewno one o świcie wychodzą do morza. Podobno są jaguary, ale nie wiem szczerze mówiąc. To już taki wymysł tego parku, czy rzeczywiście. No i Santa Marta, to już powrót do Santa Marty. Ona jest troszeczkę w cieniu Kartacheny, ale miasto jest mniejsze, mniej popularne, ale ono jest tuż przy tym, znajduje się tuż przy parku Tayrona, więc zazwyczaj tam też można jeszcze dodatkowo zajrzeć. Tutaj już wracamy w pobliże Bogoty. To jest jezioro Guatavita. Ono się znajduje mniej więcej 50 km od Bogoty. Dojazd tam to jest około 2 godziny. Jest ono dosyć ważnym miejscem dla Kolumbijczyków, ponieważ z nim jest związana cała legenda o El Dorado. Dawniej takie rdzenna ludność indiańska, która tutaj żyła, oni mieli taki rytuał wrzucania do tego jeziora takich złotych przedmiotów bądź szmaragdów, bo w ogóle szmaragd jest takim kamieniem kolumbijskim, takim najbardziej znanym. I oni wrzucali te złote przedmioty do tego jeziora, natomiast potem jak już kolonizatorzy tutaj przyjechali i się o tym dowiedzieli, to rzeczywiście zaczęli wyławiać te złote przedmioty stamtąd i zaraz im się skojarzyło z tą legendą o El Dorado, więc zaczęli w ogóle osuszać to jezioro, zaczęli tam nurkować, poszukiwać tego złota. Trochę tego jeszcze, co się udało zachować, czego nie wywieźli, znajduje się w Bogocie, w takim chyba największym muzeum złota. Kilka jeszcze eksponatów tam zostało, natomiast aktualnie to jezioro zostało uznane jako takie dobro narodowe i jest tam zakaz w ogóle nurkowania i prowadzenia dalszych poszukiwań. To jest właśnie między innymi z Muzeum Złota zdjęcie. I trochę takich w okolicy Guatavity, znowu takich zielonych. Innym też bardzo blisko znajdującym się od Bogoty miejscem jest Villa de Leyte. To jest też takie kolonialne miasteczko z bardzo dużym placem, co jest tutaj takim dosyć ciekawym fenomenem. No i wodospadem. W okolicy od Bogoty znajduje się też kilka takich dosyć fajnie zorganizowanych parków turystycznych, takich parków naturalnych, w którym rzeczywiście są poprowadzone ścieżki turystyczne, są dobrze oznakowane, są tam schroniska, są namioty i warto z tego korzystać, ponieważ ja znam trochę sytuacji,
takich historii, jeżeli ktoś chce wyjść w Andy i wyjść rzeczywiście prosto tak z Bogoty, no to lepiej może z jakąś taką kolumbijską grupą to robić, bo jeżeli oni rzeczywiście czasami wyglądamy na tych Europejczyków, to były takie historie, że to się kończyło czasami trochę nieprzyjemnie. A to jest taki park mglisty. Można sobie na przykład rozbić namiot, rano obudzić się z lamą przy namiocie. Nie wiem, co to jest, ale wyglądało ładnie. Drzewo, generalnie drzewo i całe było właśnie w takich kolcach. A ten ładny kwiatek to jest to, z czego tak właśnie źle słynie Kolumbia. Czyli właściwie to jest ten kwiatek, który sobie rośnie taki na takiej ścieżce turystycznej. On bardzo często pojawia się w parkach miejskich w Bogocie. To jest skopolamina, czyli ten taki właściwie najniebezpieczniejszy, mówi się, że to jest najniebezpieczniejszy narkotyk na świecie. Tak, więc w ogóle w Kolumbii i w Bogocie jest kilkadziesiąt tysięcy różnego rodzaju roślin trujących, halucynogennych i takich, że po prostu jeżeli się wie, co z tym zrobić, jak to zrobić, to można po prostu z domowej roboty zorganizować sobie narkotyki. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o całą tą historię z aktualnie, jak to wszystko wygląda, no to oczywiście w Kolumbii nawet marihuana jest zakazana, tam jest całkowity zakaz i handlu, i spożywania. Natomiast no jest to w dosyć taki luźny sposób tak naprawdę traktowane. O tym, że to jest właśnie ten narkotyk, to właściwie poinformował nas przewodnik, z którym tam szliśmy, więc to nie jest jakaś tajemnica tak naprawdę, że takie rośliny rzeczywiście tam są bardzo łatwo dostępne. Natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego w ogóle Kolumbia była tym krajem, do tej pory właściwie jest uznawana za kraj koki, za kraj, w którym do tej pory toczą się wojny narkotykowe, no to zasługa między innymi Pablo Escobara. Jeżeli ktoś może słyszał, to, no to ja akurat jeszcze raz powtórzę, że był to właściwie w latach 70. i 80. Pablo Escobar był takim największym bossem narkotykowym w Kolumbii. Za jego czasów 80% takiego handlu narkotykowego, właściwie koką, właśnie pochodziło z Kolumbii. No i on dosyć na początku się urodził w Medellin i tam był taką postacią bardzo lubianą tak naprawdę, bo on fundował szkołom bardzo dużo pieniędzy, dofinansowywał je, budował jakieś takie boiska sportowe. Natomiast potem już zaczęła się jakby taka w latach 80. jego regularna walka z rządem. Do tego jeszcze to wszystko się nałożyło z wojną pomiędzy kartelem w Medellin i narkotykowym kartelem w Medellin, kartelem narkotykowym w Cali. Na to wszystko jeszcze ciągle działająca w lasach, gdzie jest partyzantka komunistyczna. No i jeszcze na to wszystko jednostka paramilitarna, która miała za zadanie zwalczać tą jednostkę komunistyczną, ale oni wszyscy się tak naprawdę jakby zaczęli współpracować i tak z mafią, więc strasznie duże zamieszanie, strasznie bardzo zagmatwana jest cała ta historia.
Natomiast w 93 roku Pablo Escobar został zamordowany. W 2000 roku jednostka paramilitarna podpisała rozejm z rządem, natomiast teraz aktualnie, jeszcze w maju bodajże, były podpisywane jakby takie ugodowe umowy z jednostką komunistyczną, partyzantką komunistyczną, która tam jeszcze faktycznie gdzieś w lasach w małej ilości jest. No i dzięki temu tak naprawdę Kolumbia wreszcie mogła się zacząć rozwijać. Wreszcie te akty terroryzmu, one już ustały, to co się rzeczywiście działo tam w latach jeszcze 80., czyli jakieś samochody, pułapki wybuchające, to wszystko się zatrzymało, tego już nie ma. Oczywiście do końca nie jest tak naprawdę, trzeba wiedzieć, gdzie nie chodzić, czego nie robić. Natomiast to, co twoja koleżanka mówiła, że dla Bydgoskim jest bardziej niebezpiecznie, to myślę, że to wynika z tego, że jeżeli rzeczywiście ktoś jest z takiej wyższej klasy, jest osobą bogatszą, to tak jak mówiłam, oni bardzo lubią to pokazywać, ale też po prostu nie opuszczają miejsca swojego zamieszkania. A dzielnice bogate są naprawdę tam bardzo bogate. Oni bardzo lubią pokazać że coś się świeci, coś jest błyszczące, to szczególnie widać w centrach handlowych. Więc myślę, że ona po prostu nawet nie opuszczała tak naprawdę za bardzo tego swojego regionu, że ona po prostu nie wychodziła poza tą dzielnicę bogatszą, nawet nie miałaby po co pewnie tak naprawdę w tych dzielnicach biedy wychodzić. No i właściwie to jest ostatni slajd, taki trochę świąteczny, bo w grudniu już kończy się wreszcie pora deszczowa, zaczyna się robić ciepło, jest gorąco. Oczywiście po Halloween już się zaczyna szał świąteczny. Właściwie w centrach handlowych już mamy renifery i mikołaje. I to, co jeszcze tam jest takiego bardzo ciekawego, to tam działają przez cały rok sklepy bożonarodzeniowe. Są przez cały rok czynne i przez cały rok można robić zakupy na Boże Narodzenie. No, to właściwie tak. Bardzo dziękuję. Jeżeli... Jeżeli są jakieś pytania, to odpowiem. To tradycyjnie ja mam dużo pytań. A jak tam wygląda to chrześcijaństwo? Czy ono jest takie jak chrześcijaństwo w Meksyku, takie, które z naszym chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego? Czy to jest takie chrześcijaństwo na pokaz? Chrześcijaństwo, które przejęło bardzo dużo elementów z tych religii, które były tam wcześniej. Jak to wygląda z tym? No bo jeżeli Boże Narodzenie zaczyna się w listopadzie, czyli 2 listopada, no to... Pytanie. Ale u nas dopiero niedawno się zaczęło zaczynać. Znaczy, oni są oczywiście katolikami i są osobami, jak mówią, bardzo wierzącymi, ale to nie jest tak jak w Meksyku. To na każdym kroku rzeczywiście nie ma tych takich ołtarzyków, tych dewocjonali. To też jakby tam jest taki bardzo duży dysonans tak naprawdę pomiędzy tym, co oni mówią, co wyznają, a jak to wszystko tak naprawdę wygląda. No chociażby to takie jakby przyzwolenia na te zdrady, że to jest takie tak naprawdę takie oczywiste, takie normalne, a z drugiej strony w ogóle nawet 30-latkowie i naprawdę, bo moja koleżanka ma chłopaka z Kolumbii i po prostu nie mogą się przyznać rodzicom, że mieszkają razem i tam są po prostu różnego rodzaju podchody i kombinacje i tak rzeczywiście jest, że oni po prostu tego nie przyznają. No dobrze, no ale jeżeli jest nauczycielka angielskiego, miała piątkę dzieci, tak, w wieku 27 lat, no to skąd ona miała tą piątkę dzieci, skoro ona mieszka z facetem? Ale panienka. Ale ona już wzięła ślub. A, ona już tam miała jeden ślub, to już po ślubie to już nieważne.
No mówię, tam są takie... są tam rzeczywiście takie bardzo duże, nam by się wydawało takie dziwne historie, że no, no dla nas tak, tak się trochę nie sklejają za bardzo. A Święto Zmarłych jak tam wygląda? Też, no to jest Halloween tak naprawdę. Czyli to nie ma takiego meksykańskiego... No to troszeczkę są, troszeczkę przejęli niektórych właśnie takich, chociażby przebrania są, tam jest taka... taka maska śmierci. Dziewczyny sobie malują takie duże oczy, nie wiem, czy tak mniej więcej, tam było chyba takie zdjęcie. Więc te przebrania są z Meksyku zaczerpnięte. Oni też bardzo często idą na groby i też coś tam kładą do jedzenia, ale to nie jest aż na taką skalę, to nie jest tak to intensywne. Natomiast jest 5 grudnia Dzień Świeczek. Dzień Świec i to może jest troszeczkę takie bardziej przypominające nasz Dzień Zmarłych, bo oni wystawiają po prostu przed swoim domem, na ulicach, te świeczki, zapalają je i wtedy rzeczywiście wspominają zmarłych, więc po prostu jakby to nasze święto jest trochę przesunięte. A jeszcze pytanie odnośnie to bezpieczeństwo, bo tak jak Skarbę miałam okazję rozmawiać, to ona mówiła, że faktycznie tak jak powiedziałaś, teraz kiedy ten rząd się dogadał, to jest stawiane na turystykę i tak dalej. Ale ty, skoro mieszkałaś tam 5 miesięcy, no to też masz pojęcie o tym, jak to wygląda. Czy faktycznie czułaś się tam bezpiecznie? Czy to jest tylko taka kwestia, że mówi się, że jest bezpiecznie, a w niektórych dzielniach można... No do niektórych dzielnic się nie chodzi, to tak. Ja chodziłam po swojej dzielnicy, bo po prostu oni wiedzieli, że ja jestem ta blondyna, to jest nauczycielka, to jej nic nie robimy. Ale no tam... To się wszystko poprawiło, no bo na przykład jeszcze tam w 2007 roku niektóre drogi były w ogóle zamknięte dla ruchu turystycznego, żeby tam przypadkiem turyści czymś nie jechali, bo faktycznie tam jeszcze zdarzały się jakieś porwania. Natomiast takich historii teraz już nie ma, nie słyszy się o tym. Jeżeli coś tam takiego może nas spotkać niefajnego, to na pewno kradzież. Kradzież jest naprawdę, dosyć często się zdarza. Natomiast jakieś takie niebezpieczne sytuacje nie. Ale i tak mnie na przykład tam bardzo często przestrzegali, żebym w ogóle już sama po zmroku nie wychodziła. Więc jest takie dosyć duże ograniczenie tak naprawdę w ogóle w poruszaniu się tam na własną rękę. Trochę też ci mieszkańcy tej Bogoty, oni tak troszeczkę też jakby straszą, tak jakby uprzedzają, że rzeczywiście miasto jest dosyć niebezpieczne. No i zależy w jakiej części miasta jesteśmy, bo jeżeli jesteśmy w północnej części miasta, tej bogatszej, no to tam jest bardzo dużo tak naprawdę wojska z policją. W tej południowej części też jest dużo wojska, ale oni tak naprawdę już nad tym nie panują. Tam rzeczywiście takie dzielnice biedy po prostu lepiej nie chodzić. Gdzie pani mieszkała? Ja mieszkałam w takim, nie u rodziny, tylko w takim domu, który wynajmowały osoby z tego projektu. I tam 16 osób mieszkało z różnych części świata. Więc taka trochę kokolina. Tak, starczyło. Mimo, że znaczy my troszeczkę, ponieważ ten projekt był dofinansowany z Ministerstwa Edukacji, więc my trochę zarabialiśmy lepiej niż taki przeciętny nauczyciel, ale rzeczywiście tam jest troszeczkę drożej niż w Polsce. Szczególnie jedzenie, jeżeli oczywiście pomijając tam kawę i owoce, to jest trochę drożej. Mieszkania, wynajęcie mieszkania jest droższe. I w ogóle Bogota jest chyba trzecią stolicą, taką trzecią najdroższą stolicą w Ameryce Południowej. A transport, jak bo wspominałeś, że lepiej tam samolotem się poruszyć niż ten sam jak transport cenowo wychodzi. Jest ta Viva Colombia, to jest ten taki nasz Ryanair i on wychodzi cenowo dosyć fajnie. Ja tak mniej więcej płaciłam z Bogoty do Kartageny
tak 150 zł dwie strony, więc jeżeli ktoś chciałby sobie wcześniej zaplanować podróż po Kolumbii, to tą tanią linią lotniczą można znaleźć fajne ceny, fajne połączenia. Więc wtedy się da, bo no oczywiście da się autokarem, ale tak naprawdę on wcale nie wychodzi jakoś mocno taniej. To jest troszeczkę tylko tak naprawdę tańsze. Czy są jakieś takie miejsca, które warto zobaczyć, a które na przykład są opisywane w przewodnikach albo nie mówi się o nich jakoś? Znaczy jest bardzo dużo takich fajnych miejsc, ale one są bardzo trudno dostępne. Na przykład jest taki rezerwat, czy park naturalny Czerwonej Rzeki. Z tym, że żeby tam dotrzeć, to trzeba by już zorganizować wycieczkę helikopterem i może to się teraz już trochę poprawiło tak naprawdę, może teraz jest łatwiej, bo ta turystyka się rozwija, więc jakieś tam nowe też rozwiązania, myślę, że teraz będą też dla tych miejsc, ale jest bardzo dużo takich miejsc bardzo trudno dostępnych. Natomiast w ogóle jeżeli chodzi o te przewodniki, to na przykład ja wyjeżdżając nie mogłam znaleźć przewodnika w języku polskim. To było w 2004 roku, w sierpniu wyjeżdżałam i posługiwałam się tylko z jakimiś, słucham? 2014, tak, tak. I posługiwałam się tylko tak naprawdę jednym przewodnikiem Lonely Planet sprzed 10 lat, więc na ile on tam aktualny w ogóle był, to... Ale to się znacznie poprawiło na przykład już w ciągu, przy ciągu jednego roku to się naprawdę bardzo mocno poprawiło. Teraz widzę, że w ogóle bardzo dużo osób w jakichś takich blogach podróżniczych w tym 2015 było w Kolumbii i faktycznie ten kierunek robi się coraz bardziej popularny i oni w ogóle rozpoczęli taką bardzo dosyć intensywną kampanię marketingową promującą turystykę. Nie wiem, czy ona tutaj dojdzie do nas, ale to, co stworzyli, jakieś takie produkty, logo, filmiki i tak dalej, jest dosyć fajne, więc może to u nich teraz dosyć mocno zadziałać. Jeszcze macie Państwo jakieś pytania? Ja już swoje wyczerpałam. Sami Kolumbijczycy są sympatyczni? Kolumbijczycy są bardzo sympatyczni, bardzo tacy opiekuńczy, że coś pokażą, zaprowadzą, przygarną, zabiorą gdzieś na wycieczkę. Ale są na przykład, ja mieszkałam przez jakiś czas jeszcze we Włoszech i ja myślałam, że to tam jest taka maniana, spóźnianie się. Ale nie. W Kolumbii nawet Brazylijczycy byli pod wrażeniem tego, jak Kolumbijczycy mogą się spóźniać. Tam naprawdę, jeżeli coś było zaplanowane na 9, to o 10 tam może byłyby jakieś przymiarki do tego, żeby coś się zaczęło. Nauczyciele do tego, tam mi się dzieci spóźniały na lekcje, ale to dlatego, bo w ogóle nauczyciele się tam spóźniali na lekcje. No to jak dzieci miały się nie spóźniać? Do tego stopnia, że w szkole wprowadzono taki dla nauczycieli, dla nas taki czytnik na odcisk palców, żeby po prostu sprawdzić, czy my faktycznie o tej godzinie przychodzimy, zaczynamy lekcję o tej 7:30, czy się spóźniamy. Więc są bardzo sympatyczni, ale jest dosyć duży bajzel organizacyjny, że tak powiem. To ja mam jeszcze jedno pytanie o tych mafiozów. Nie spotkałam chyba. Właśnie chciałam zapytać, czy nie spadłaś w ogóle jakiegoś? Nic mi o tym nie wiadomo, ale ja nie byłam kompletnie w ogóle w typie, bo mafiozów, nie wiem, ale bo no tam jest, Kolumbijki są bardzo ładne, naprawdę, on teraz chyba nawet mistrz świata jest z Kolumbii i przede wszystkim tam ideał kobiety ma bardzo dużą pupę, więc ja to tam tak trochę nie łapałam chyba. W jakim języku się porozumiewałaś? Po angielsku tylko, czy znałaś jeszcze jakiś inny? To znaczy, ja znałam włoski i tak sobie myślałam, że może to jakoś tam dam radę z tym hiszpańskim, ale no nie, tam po hiszpańsku trochę zaczęłam się uczyć. No i jakoś tak bardzo szybko
prostu od dzieciaków się bardzo szybko dosyć uczyłam, bo one, ja po angielsku, one uparcie po hiszpańsku te wszystkie słówka, więc po prostu w sklepie trzeba się nauczyć. Tam w sklepie się po prostu albo na migi, albo po prostu kilka słówek po hiszpańsku, bo po angielsku tam raczej nie mówią, chyba że rzeczywiście, że jesteśmy w tej bogatszej dzielnicy, gdzie jest bardzo dużo młodych ludzi pracujących na przykład w korporacjach, no to z nimi się dogadamy, ale no, w dzielnicach biedy no to nie ma innych możliwości niż ten hiszpański. Trzeba znać go po prostu, no albo kombinować. A w ogóle język hiszpański, mówi się, że w Kolumbii jest bardzo taki przyjemny do nauki. I rzeczywiście on jest bardzo taki wyraźny, taki czysty i rzeczywiście bardzo łatwo jest tam się nauczyć. Łatwiej niż na przykład w Hiszpanii, tego hiszpańskiego, to w Kolumbii lepiej. Jeżeli nie ma pytań, to dziękujemy bardzo za niezałożoną dziękuję bardzo do Kolumbii. Zapraszam za 2 tygodnie, prawdopodobnie będzie Indonezja, a za miesiąc tuż przed świętami wybierzemy się do egzotycznego Libanu. Thank you.